No, kochani studenci, profesorowie, dni przedmówcy moi, teraz to pozostaje mi w przeciągu 5 minut zawinąć się z tym, co miałem do powiedzenia i uciekać, prawda? A co, najpierw może usiądę, dobrze. Więc po tych wszystkich wywodach to naprawdę trzeba byłoby usiąść. No bo ja chciałem powiedzieć, co, jakie byłoby moje przesłanie. My co prawda żeśmy uzgodnili tutaj treść, co ma być powiedziane, no ale uwzględniając to, co było, to nieco zmodyfikuję tą treść i na co chciałbym zwrócić uwagę. To znaczy po pierwsze chciałbym trochę powiedzieć o sobie, bo to ma pewne znaczenie na to, co dalej będzie powiedziane. Drugie, to chciałem zwrócić uwagę też na pewien aspekt spraw, który tutaj nie był poruszony. Otóż, proszę Państwa, ale to rozwinę dalej, że nie jesteście sami. To znaczy nikt nie jest sam. Żyjecie w sieci, w olbrzymiej sieci. Teraz tworzone są, powiedzmy, w różnych relacjach każdy żyje i powiedzmy, no to pojęcie takie, no ja będę przedsiębiorcą, prawda, jedynym, prawda, przychodzę do kogoś, prawda, ten ocenia, to nie jest zupełnie tak, bo to jest wszystko otoczenie i współpracujemy z tym. To jest druga sprawa. No i trzecia sprawa, no to chciałbym pokazać przykład pewnego pomysłu, prawda, który powstał, prawda, w wyniku jakichś, powiedziałem, pracy moich też osobistych doświadczeń, no i sprawdza się w organizacji, która nazywa się Technology Partners, no może w taki czy w inny sposób, ale w jakiś sposób się sprawdza, bo ta organizacja Technology Partners no, doprowadziła do tego i to zapraszam kogo, kto może, to bardzo chętnie, do Parlamentu Europejskiego w dniu 19 listopada odbędzie się sesja na temat Europejskiego Systemu Transportu, którą będzie, powiedziałbym, którą gospodarzem tej sesji jest pan profesor Buzek, będzie pani komisarz do spraw transportu, będzie również pani była minister transportu Finlandii oraz wiele znakomitych osobistości z komisji, prawda, i tak dalej. Dyskusja będzie dotyczyła tego, co nas wszystkich boli i między innymi transport lotniczy też ma jakąś tam niebyle jaką rolę do odegrania. I to jest, powiedziałbym, pewne przedsięwzięcie, do którego doprowadziło Technology Partners jako organizacja, ale powiem troszeczkę od początku. Proszę, kto ja jestem? Otóż studiowałem bagatela na 5 uczelniach, to znaczy Politechnika Warszawska jest to mój, że tak powiem, dom wyjściowy. Rozpocząłem tutaj studia na Wydziale Elektrycznym w 1958 roku, więc to trochę dawno, prawda? Studiowałem również na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie, na Wydziale Morskim, na Wydziale Handlu, na SGH. Zakończyłem dyplomami, prawda? Jestem w połowie inżynierem elektrykiem, całkowitym ekonomistą. Zrobiłem również doktorat na Uniwersytecie Warszawskim. Tytuł doktoratu, myślę, że to Państwa powinno zainteresować. Polityka przemysłowa Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Także jest to, było ten doktorat jako, powiedzmy, część rozdziałów tego doktoratu. Po 20 latach od niego napisania przetłumaczyłem na angielski, przekazałem do Komitetu Nauki, Komitetu Badań do KBN-u jako przedstawiciel firmy konsultingowej Arthur D. Little i to okazało się, że to było całkiem niezłe, prawda, po tych 20 latach od chwili napisania tego doktoratu. 12 lat spędziłem za granicą, pracowałem 6 lat w Algierii. Przyjechałem do Algierii polonezem zdezelowanym. Jak wyjeżdżałem, firma zatrudniała około 200 pracowników wykonujących kontrakty związane z geodezją, kartografią i hydrologią. No więc to tak w skrócie. Więc teraz co? Aha, nie powiedziałem jeszcze. Skończyłem studia w Fontainebleau, czyli jestem Certified Business, Master of Business, MBA, prawda, Master of Business Administration. Więc tutaj też mam trochę doświadczenia. Poruszam się po całym świecie, mam przyjaciół na całym świecie. Dzięki temu no, w jakiś sposób rozmawiam tym samym językiem w kraju i za granicą.
No i powiedziałbym to skumulowane doświadczenie, ponieważ za bardzo bym się musiał rozwodzić nad tym, co tam było, ale powiem, doprowadziło do tego, że powstała pewna organizacja, właśnie Technology Partners. Na czym to się jaka była geneza? Otóż projekty, które były realizowane przez Artur Dlitw, tak jak wtedy pracowałem jako przedstawiciel i mówiłem o tym doktoracie, polegały między innymi na tym, żeby dokonać restrukturyzacji polskiego sektora badań przemysłowych. To Unia dofinansowała ten projekt w wysokości kilku milionów euro, wtedy to jeszcze nawet nie było, to były lata 90. I te pieniądze no, nie były przeznaczone tylko na zapłacenie konsultantów, ale także one zostały przeznaczone dla tych wszystkich instytutów przemysłowych, żeby skorzystały na pewne projekty. No cóż, projekt się zakończył, rok 2000 się zakończył, do widzenia, co dalej robić, no bo zwykle to się tak dzieje z tymi projektami. I otóż parę instytutów doszło do wniosku, no spróbujmy, stwórzmy pewną organizację wspólną, stwórzmy sieć, no bo jeżeli będzie 1000 pracowników naukowo-badawczych, no na litość boską, takie było założenie, zresztą to mamy zapisane w statucie, no to tam między tymi z krzywej Gaussa wynika, że tam jest jakiś ten brylant, diament, na który możemy. Tu się z panem teraz zgadzam. Brylanta żeśmy do tej pory nie znaleźli, chociaż poszukiwania trwają absolutnie do dnia dzisiejszego. Teraz, dlaczego żeśmy tego brylantu nie znaleźli? No więc nie znaleźliśmy i tutaj muszę powiedzieć, że są przesłanki, że tam są te diamenty, prawda? I to w dosyć dużych ilościach, bo ta cała organizacja zgłosiła, ale to zaraz powiem, jak do tego doszło, te właśnie najprzeróżniejsze pomysły do firmy Airbus. No to jest też dzięki temu, że powiedzmy, no, dlatego wszystkich tu obecnych, w szczególności młodą generację zachęcam do jak najszerszego utrzymywania kontaktów ze wszystkimi, z całym światem i nie przejmowania się najbardziej idiotycznymi pomysłami, jakie przychodzą do głowy, bo z tego mogą wyjść naprawdę piękne cuda i wspaniałe rozwiązania. Otóż dzięki temu, powiedziałbym, temu kręgowi znajomości udało się doprowadzić do sytuacji, w której otrzymaliśmy, no powiedzmy, jako firma zapytanie ze strony Airbusa, słuchajcie, może byście coś tam przygotowali, co wy możecie zrobić, macie tu 10 grup tematycznych, pokaż tam, co wy tam możecie zrobić. Proszę państwa, to jest sprawa absolutnie niewiarygodna. Ja zebrałem towarzystwo, te nasze instytuty nie miały nic wspólnego z lotnictwem, bo to były instytuty metali nieżelaznych, to były mechaniki precyzyjnej, no więc powiedzmy, czy instytuty materiałowe, ale było tych instytutów 10, włókien naturalnych. Nie, ale był włókien naturalnych od konopi, taki był, tak. No i proszę sobie wyobrazić, że między innymi ten włókien naturalnych był jednym z lepszych, powiedziałbym, autorów tych prac, które kupił Airbus. No i przesłaliśmy po wielkich bólach 25 kartek do firmy Airbus. Z tych 25 kartek, które poszły do oceny, powiedzieli, słuchajcie, te 15 to jest bardzo dobre, a 5 to my kupujemy i płacimy. I bez żadnych dyskusji, proszę bardzo, tutaj tylko napiszcie, tu kolega obecny napisał to, co tam było, jak to. I no, oczywiście to była jeszcze pewna procedura, prawda, która wymagała, no, że my żeśmy zawarli jedno porozumienie, drugie porozumienie, potem tam jakieś trzecie. No, w każdym razie uzyskaliśmy status dostawcy, prawda, także tylko wypisywało się tam purchase order, no i my żeśmy te prace wykonywali. A mogę na chwilkę przerwać? Tak. Bo jakby jest istotne to, jak się z Airbusem poznaliście, bo ja też zadałam to pytanie, czy oni do was uderzyli, bo widzieli, że jest tak
taka firma w Polsce. Absolutnie, absolutnie. No proszę sobie to zapomnijmy kiedykolwiek, że powiedzmy, no, że góra przyjdzie do Mahometa. No nie przyjdzie. No tu trzeba się pomodlić, prawda? I to, co Edward mówił, trzeba mieć dużo szczęścia. I no z czego to wynikało? Mogę opowiedzieć, prawda, no ale tak, że ja pracowałem w jakiejś, powiedzmy, przy wykonywaniu pewnych prac badawczych, ocenialiśmy projekty, analizowaliśmy i przy okazji spotkałem jakiegoś pana profesora, który wydał mi się dosyć mało interesującą osobą, ale może nie do końca, na pierwszy rzut oka, bo potem zapawaliśmy do siebie sympatią. On miał wspaniały projekt dotyczący rozwoju, budowy wielkiego samolotu cargo, prawda? Bardzo mi się to spodobał, bo w sensie koncepcji transportu dla Europy to jest to wspaniałe rozwiązanie, zupełnie niezrozumiałych względów, nie jest do tej pory jakoś rozwinięte. No i rozstaliśmy się i to było powiedzmy potem po trzech czy po czterech latach od tego spotkania. No dostaję zaproszenie, żebym przyjechał do Tuluzy. Cholera, tego patrzę, że mówię do żony, słuchaj, mnie tam gdzieś do Airbusa tego mam jechać do Tuluzy, bo tam jest jakieś spotkanie. W życiu nie miałem z tym nic wspólnego. No okazuje się, że to jednak był właśnie ten pan profesor, który był vice president Airbus do spraw research. Ale wtedy, kiedy ja z nim rozmawiałem, to nie był tym vice president, prawda? Tylko on był zwyczajnym panem profesorem, prawda? No i potem się tak zaczęło, no a potem jeszcze musiałem udowodnić, no dobrze, a wy technology partners, co to jest technology partners? W Airbusie żadna firma lotnicza, no wszyscy tutaj odsądzali mnie od czyjej wiary, z późniejszym moim przyjacielem, panem dyrektorem, profesorem obecnie Wiśniowskim, prawda? No więc pukali się wszyscy w głowę. No w tej chwili no, my mamy w samych projektach europejskich, no, mamy tam kilka milionów teraz ostatnio, w których uczestniczymy w projektach lotniczych. No nie są to powiedzmy konstruktorzy lotniczy, ale to są ludzie związani powiedzmy w różnych branżach. No i tak to wygląda, prawda? Czyli tak naprawdę szczęście, że wtedy się... Co, to nie szczęście? A oczywiście, no i tu współpracujemy z Wydziałem Inżynierii Materiałowej, tak, tutaj, tak, to tutaj, nawet ze studentami niektórymi, tak się przypadkowo złożyło. Że włókna naturalne w kompozytach odgrywają coraz to większą rolę, to akurat... No akurat tak się też złożyło. Nie, no teraz akurat ten instytut doszedł do wniosku, że ma w nosie Technology Partners, bo za mało pieniędzy uważa, że dostał. No i teraz jest w ogóle tego, przejdzie wszystkie te, które powiedzmy, bo Technology Partners jako grupa, to jest grupą dosyć płynną. No. Z tych założycieli to kilka instytutów zostało, a resztę sobie tam odeszli. Zarobili trochę pieniędzy. No pierwsze, o właśnie, to jest system, nasz system działania. Skontaktowaliśmy, mamy wspaniały projekt, jeden, drugi, no to wtedy ci, którzy już dostali ten projekt, no to mówią, słuchajcie, wiecie co, to my już teraz sami, my tu już będziemy dalej współpracować i to wszystko się doskonale uda. No oczywiście raz się udało, więcej pieniędzy wzięli, no i na tym się skończyło. No i, więc podstawowa sprawa, trzeba być wielodyscyplinarnym, szeroko i... I trzeba liczyć się z porażką. Jest to z porażką dramatyczną, no bo my, gdybyśmy nie mieli tych odejść, prawda, takich, no, gdzie komuś się wydawało, że zarobi, to wspólnie byśmy pewnie teraz byli no, firmą taką, że głowa mała, bo mielibyśmy obroty tam po co najmniej te 50 czy 60 milionów euro, to w głowę daje, prawda? No ale... No, rozchodziło się jedno, ten poszedł tą stronę, tamtą poszedł drugą stronę. No więc to jest, tyle jest mamy, historii. Mamy problem z lojalnością, tak? Ludzie, którzy z nami może, współpracują. To może to ale zostawmy. Ale nie, bo to jest problem, tak? To jest problem w Polsce w firmach, że jakby nie...
bardziej myślimy o tym, jak zrobić może coś samemu, jeżeli już się nauczyliśmy i widzimy jakąś tam szansę, tak? Zamiast może budować wartość wspólnie z firmą, która no, jakby się z nami rodziła, tak? No, nie, więc proszę, słuchajcie, teraz to przede wszystkim do młodzieży. Ja nie wiem, jak dalece zorientowani, teraz nawet słyszałem w radio i w prasie przeczytałem. Student amerykański pracuje zespołowo. Student w Polsce pracuje indywidualnie i tak mniej więcej jest, takie jest podejście. Ja nie wiem, jak to powiedzmy, czy znacie tu system pracy typu business school. My żeśmy byli w Fontainebleau podzieleni w zespoły. Przede wszystkim te zespoły to były grupy 8-osobowe i tam było podzielone, że było 25 narodowości. Więc tak, narodowości musiało być co najmniej 3 czy 4. Oczywiście musiałoby, jeżeli chodzi o background, to byli mieszanka inżynierów, prawników, nawet był jeden teolog, no ale to był tak jakiś wyjątek. Celu szczęścia. No więc bardzo duża mieszanka. No i dawano nam temat, case do opracowania, no i warunek, że macie to uzgodnić w 2 godziny. No możecie sobie wyobrazić, jak te dyskusje wyglądały. Tym niemniej, z tych moich kolegów, to mam tak, szef Boston Consulting Group, wiceszef firmy Arthur Doolittle, wiceszef Swiss Bank Corporation, no i tak mogę opowiadać, prawda, to są koledzy z mojej promocji. Więc to są te kontakty, które się nawiązują. Więc trzeba jeździć na konferencje, kontaktować się jak najwięcej, mieć jak najszersze horyzonty i tworzyć sieci. Bo to jest, teraz słuchajcie panowie i panie, koleżanki i koledzy. Niezmiernie ważną rzeczą dla przedsięwzięcia, i tu się na pewno zgodzi, wszyscy się panowie zgodzą, jest masa krytyczna. Brakuje ci jednego z elementów w tej masie krytycznej do realizacji przedsięwzięcia, przedsięwzięcie nie zrealizujesz. Więc musisz, a w sobie samym nie masz całej masy krytycznej. Musisz koniecznie zewrzeć jakieś szyki, z kimś się zasocjować. I to jest zasadnicze przesłanie. Ale mam jeszcze jedno przesłanie, które w zasadzie powinienem powiedzieć na początku. Jest to sprawa tego, co my mamy. Mamy teraz kryzys. Wszyscy powiedzieli, że z czego jest kryzys. A kryzys, no niestety, wynika z pewnej filozofii. To się zaczęło w latach 90., tak, 20, mniej więcej 20 lat temu. Do widzenia, inżynierowie WON, teraz rządzi inżynier finansowy. Inżynier finansowy kupuje to, co przynosi zyski, sprzedaje to, co ma straty, wszystkie firmy zostały podzielone na kawałki i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym, do czego żeśmy doszli, że sektor finansowy jest rozbudowany i wszyscy wrzeszczą teraz reindustrializacja Europy. Nawet pan profesor Buzek, ale to pan profesor Buzek, to nie mam co się dziwić, ale pan Lewandowski, minister, też mówi reindustrializacja. No więc o co chodzi? Trzeba budować duże przedsięwzięcia strategiczne i wy jesteście za to odpowiedzialni. Trzeba się łączyć w sieci, tworzyć to i rozwijać. I koniec. No, wszystko. Okej. Okay. No to ambitne. A, jeszcze jedno. Technology Partners jest otwarte. My żeśmy mieli do czynienia z kosmitami prawdziwymi, bo wysyłali satelity tam, studenci byli z ostatniego roku, nie pamiętam z jakiego wydziału. W każdym razie u nas siedzieli za darmo przez ileś tam miesięcy, żeśmy to dofinansowali, wysyłaliśmy im za granicę. Jednak tako się nie rozpłynęli, chociaż paru się odnalazło w nie najgorszych firmach. Ale mamy też możliwości, że w tej chwili nabraliśmy trochę więcej, mamy pewne projekty, także tutaj zapraszamy i budujemy nową infrastrukturę, duże programy strategiczne, budujemy przyszłość transportu dla Europy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, czyli można przyjąć, że jesteście takim jakby nieformalnym nie wiem, inkubatorem też dla pomysłów takich szaleńców z lotnictwa, czy nie? To,
to jest byproduct. To może się zamienić w ten diament, to liczymy na to, prawda? No, ale musimy mieć pewną działalność stabilizacyjną. My jesteśmy jednostką naukową, to znaczy my jako Technology Partners jesteśmy instytutem naukowym, tak jak każdy instytut. Natomiast równocześnie jesteśmy organizacją sieciową, jeżeli porównywać z zagranicznymi organizacjami, no to my jesteśmy taki Fraunhofer polski, tylko że nikt się do tego nie przyznaje, bo uważa, że to może mu przyjmie ujmę, że to Technology Partners woli być tak raczej bardziej samodzielny, prawda? No, ale my nie protestujemy. Marka Technology Partners w sensie europejskim jest dosyć dobrze znana. Dziękuję. Okej. Okay. Czy są jakieś pytania z sali, z auli? Chciałem jedną rzecz powiedzieć, bez mikrofonu. Chciałem, żebyście zwrócili uwagę na historię o tym profesorze. Był naukowiec? Był. Pomyślał sobie, że zostanie prezesem Airbusa i został. Czyli jest to scenariusz. Tak jest. Oczywiście. Panie profesorze, ja mam taką sugestię, bo pan powiedział niezwykle cenną rzecz, która nam, szczerze mówiąc, umknęła w całej tej dyskusji. W poważnych dziedzinach, bez roli państwa, to w żadnym wypadku nie zostanie spełniona ta masa krytyczna. Ja myślę, że gdyby pan profesor rozwinął, być może na przykład dał przykład Brazylii oraz firmy Embraer. Proszę państwa, gdyby nie państwo, to nie byliby czwartym producentem samolotów na świecie. I niestety to, co i kolega mówił, i pan profesor mówił, panie profesorze, ja to właśnie chciałem tą podkreślić. W niektórych dziedzinach, tak jak w energetyce na przykład, no co my, prywatni przedsięwzięci, tacy czy inni, byśmy zrobili w energetyce? No? To są niewyobrażalne pieniądze. I w związku z tym, proszę państwa, jeżeli można mówić, to być może zamiast prowadzić własny interes, to zostać cholera tym ministrem, czy tym wielkim politykiem, czy czymś tam, bo my inżynierowie przecież też wejdźmy do tego grona i począśnijmy od nich, prawda? No na miłość boską najwyższy czas. Najwyższy czas, bo proszę zwrócić uwagę, że wiele rzeczy państwo nasze, bo my się cieszyliśmy w lata 90. jeździliśmy za tą granicę, te banany przewoziliśmy, te różne interes kwit, przedsiębiorczość na rośnie, ale to się wyczerpało, to tutaj bez... I Balcerowicz i inni powiedzieli, tak, wolny rynek, wszystko załatwi. Proszę państwa, w przodującej technice, tam gdzie coś naprawdę chcemy osiągnąć, to bez wsparcia i właśnie długofalowej działalności tutaj państwa to... Panie profesorze, bo ja sądzę, że pan profesor mógłby na ten temat coś więcej powiedzieć. Mogę powiedzieć... To znaczy, co mogę powiedzieć? Nawołuję moich kolegów, bo każdy mówi, no ministerstwo, jest powołane Ministerstwo Gospodarki, jest Ministerstwo Nauki, prawda, no i w ogóle jeszcze wiele innych ministerstw. No i teraz tak, oni są zawaleni różnego rodzaju przepisami unijnymi. Poza tym istnieje dramatyczna nadinterpretacja tych przepisów unijnych. My jesteśmy jacymi wariatami w ukochaniu Unii i wszystkiego, co ta Unia wymyśli, a jeszcze nawet nie wymyśliła, ale może wymyślić, to my już myślimy, że musimy się temu podporządkować. A tu trzeba budować własną masę krytyczną. Ministerstwo tego nie wymyśli. To jest niestety obowiązek tych, którzy wiedzą, że to jest potrzebne, prawda? I wtedy to tak jak tutaj wielce szanowny mój przedmówca, prawda, który powiedział, że my musimy się liczyć z tymi urzędasami. To są realia i nie ma nic... Nie przejdziemy inaczej, tylko musimy przygotować dla nich gotowiec i pójść do tego ministra, jeżeli samemu się nie jest ministrem, mówi, masz tutaj na stół, podpisz to i to jest właśnie to, co ma być zrobione. I innego wyjścia nie ma, bo jeżeli nie, to koniec. No, naprawdę reindustrializacja jest niezbędna i koniecznością. No, tyle.
A w lotnictwo, na lotnictwie, jeżeli my byśmy chcieli tylko, jeżeli byśmy chcieli, przecież co było powiedziane? Dramatycznie się rozwija komunikacja lotnicza, to jest w sposób każda. Ten transport będzie rósł no, nieprawdopodobnie w krzywa wykładnicza. No i z tego wynika prosta sprawa, że my jesteśmy jednak społeczeństwem dużo bardziej prężnym, sprawnym i wyjątkowo pracowitym i także i odpowiedzialnym. Więc dlaczego na miłość boską nie moglibyśmy na tym skorzystać i wejść na ten wyższy pułap start, tak jak tu pan mówił o tym Japończyku. Dodać, nie tam zaczynać mówić, że kiedyś albo coś, tylko od razu wyjść trochę wyżej, tworzyć tą wartość dodaną i koniec. No. Nie trzeba się przejmować, że iść za jakimś wzorem. Trzeba tworzyć nowe przedsięwzięcia. Mogę, że jeszcze tylko jeden dodam. Powiedziałem, dlaczego Technology Partners przetrwało? Bo to był bardzo trudny okres, no tak powiedzmy 10 instytutów, każdy coś i każdy musi zarobić i tak dalej. My żeśmy zaryzykowali, były wtedy po raz pierwszy takie projekty typu Kraft na początku lat 2000 i nie przejmowaliśmy, tylko od razu przyjęliśmy rolę koordynatora, stworzyliśmy i wygraliśmy. Jeden Kraft, drugi Kraft, trzeci Kraft, no to wszystkim się to spodobało, udało się. A na czym polega to? To było małe i średnie przedsiębiorstwo, małe i średnie instytuty badawcze wykonywały pewne prace na rzecz małych i średnich przedsiębiorców w konsorcjum z partnerami zagranicznymi. No i takich projektów za te powiedzmy kilka milionów euro żeśmy wykonali. Ale to były początki i ten sukces no, dał nam to początkowe przetrwanie. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Wobec tego kończymy. Ja bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli możliwość spotkać się porozmawiać. Okej, okay, bardzo wam dziękuję, że dotrwaliście. Tak, tu jest taki napis, jesteś naszą inspiracją, bo nasi prelegenci są dla nas inspiracją. Czasami mają odmienne zdanie od nas, ode mnie, co też bardzo cenimy, bo jest w tym nauka, tak? Jest w tym doświadczenie, z którego chcemy, żebyście czerpali i żeby każda informacja, która dzisiaj była przekazana, jednak trafiła wam do tych głów i żebyście sobie przeanalizowali, czy to jest wasz kierunek, czy nie. I rzeczywiście, co można zrobić z tym lotnictwem, żeby się po prostu lepiej rozwijało i żeby to było dla was miejsce.